Siemaneczko. Dzisiaj filmik z regulacji zaworów oraz składania motocykla. Przyszły dzisiaj mi części. Zamówiłem sobie świece, nowe świece. Tutaj mam kluczyk do tego, do tej ciężko dostępnej śruby, którą wspominałem gdzieś w tym miejscu na pokrywie wałków rozrządu. No i najważniejsze, przyszły mi puszczelki. Zaraz tutaj zobaczymy, co dokładnie przyszło. Wybaczcie, że kręcę z głowy, z kamery, ale po prostu ten statyw mnie doprowadza do szału. Przeszkadza mi, rozprasza mnie, a dzisiaj jest taka robota, na której muszę się naprawdę skupić, a mając kamerkę na głowie, nie będę musiał myśleć o tym statywie. A więc tak, przyszła mi jedna uszczeleczka, druga uszczeleczka, przyszła mi uszczelko podkładka pod napinacz, przyszły pytki zaworowe. Musiałem zamówić 6 sztuk, 178 i 188. Chodzi o rozmiary. 188, 178. Tutaj jest podkładka pod, nowa podkładka pod tą kapę zaworów. No i jedna uszczeleczka miedziana, to znaczy podkładka, i druga podkładka aluminiowa. To jest tutaj, ta podkładka jest pod napinacz w tym miejscu. Będę montował, będę opowiadał. Części oryginalne, Yamahy, z Yama sklep. Świece zamówiłem sobie tutaj w hurtowni. A i płyn, nowy płyn przy okazji do chłodnicy. No dobra, to ja się biorę za montaż, a Was zapraszam do oglądania. A więc tak. Płytek jest 8, ja zamówiłem 6, bo udało mi się dwie wykorzystać. Także płytkę 184 pójdzie tutaj na cylinder numer 2, na wałek sący z lewej strony, tak? Czyli to pójdzie sobie tu, tak? 184, tak? A 180, czyli ta, pójdzie sobie na wałek wydechowy, drugi cylinder z prawej strony. A reszta tutaj tych płytek mi jest niepotrzebna. Ja sobie je zostawię na kolejne 40 tysięcy, może coś sobie wykorzystam. No dobra. To mamy płytkę 184 do wykorzystania i 180. Dobra, wszystkie płytki mam zamoczone w oleju. Także zaczynamy od pierwszej, wałek dolotowy, cylinder numer 2, numer 184. Mamy numerek 184 i wkładamy. Na swoje miejsce. Jest. Pierwsza płytka jest osadzona. Zabieramy płytkę 185 i wkładamy płytkę 185. Dobra, płytka 185 jest osadzona. Następna jest również 185. Trzecia płytka, taka trochę robota a la zegarmistrz. I ostatnia płytka tutaj z tego rzędu, również 185. OK, siedzi. Teraz wałek wylotowy, czyli mamy 175, mamy płytkę tutaj 175. O, muszę tak kliknąć. Dobra, płytka 185, teraz płytka 180. Płytka 180, następna płytka 175. Jest płytka 175.
i paluszkę ją wtykamy. Dobra. I ostatnia płytka. Również 175. Ok, mamy 175. Dobra. Teraz zobaczymy, czy wszystkie płytki są numerkami do góry. Tak, wszystkie płytki są numerkami do góry. Dobra. Następnie usuwamy delikatnie zabezpieczenia, szmatki. Wszystkie płytki są osadzone numerkami w kierunku szklanki. Niestety nie mam dobrych wieści. Filmu nie będzie. To znaczy będzie, ale nie tak jak chciałem. To jest moje pobojowisko. Jak widzicie, Yamaha jest złożona. Zacięła mi się kamera i to kilka razy. No i dostała strzała, kopa dostała takiego, że widzę, że tu leży bateria. A kamera nie wiem, nie wiem. Poleciała, o tu jest. Gówno. Yamaha działa. Działa, ale załapała błąd. Z mojej winy, bo nie podłączyłem wtyczki. Miałem podniesiony bak, przekręciłem zapłon. Zaczęły mrugać diody od tankowania paliwa. Wyłączyłem, podłączyłem wtyczkę. Błąd został. Ale Yamaszka działa, luzy się zgadzają. Kuźwa, sorry. Sorry bardzo, nie moja wina. Wina gówna sprzętu GoPro. Jestem wściekły. Dobra, składam motocykl. Fuck. Składam motocykl, plastiki zakładam, jadę się przejechać. Także sorry jeszcze raz bardzo, ale no trudno. No. Nagrało się chyba, jak wkładam płytki zaworowe. 5 godzin walki. 5 godzin. Największy problem miałem z wałkami. Z wałkami męczyłem się godzinę. Przy dokręcaniu pokrywki wałków rozrządu ciągle mi przeskakiwał łańcuszek. W czasie, bo nie było, no wiadomo, nie może być napinacza. Przeskakiwał mi łańcuszek o jeden ząbek. Nie wiem, czemu tak się działo, ale się działo. Potem zajarzyłem, wystarczyło palcem przytrzymać, wsadzić palec w napinacz i dokręcać i było ok. Także to tyle, to było najgorsze. No i jeszcze druga sprawa, to walczyłem chyba z godzinę, z wałkami chyba walczyłem z godzinę, zanim doszedłem, o co chodzi, już teraz wiem, o co chodzi. Wszystko dokręciłem na newtonometry, także 10 newtonometrów jest dokręcone, są wałki, tu mam kluczyk, żeby nie było, wszystko dokręcałem na newtonometry. Serwisówkę mam ściągniętą, tam jest 10, świecę na 13, reszta szybek też jest chyba na 10. Tak, tam jest 10 i 13, tam innych newtonometrów nie ma. Tutaj jest większa siła, ale tutaj dokręciłem ręcznie, bo to jest miedziana podkładka, także łatwo wyczuć. Co jeszcze? No i najgorsza, druga sprawa najgorsza była z uszczelką. Żeby założyć uszczelkę. Oryginalna jest sklejona w kilku miejscach. Ja nie wiedziałem, jakiego kleju mam użyć. Nie chciałem silikonu, ale w końcu sobie poradziłem, jest wszystko ok. Także działa. No, elegancko jeździ. Byłem się przejechać kawałek. Już
Myślałem, że zgaśnie ten błąd, ale nie zgasł, ale ja sobie go zresetuję. Usunę, bo mam te obydwie dwa. Ale z iPhone'em się nie łączy. No i jeździ, działa. Proszę bardzo. Amator. Amator wymienił sobie kuźwa te płytki zawerowe. Ja pierdzielę, ale jestem dumny z siebie. Super. Dobra, kończę. To jeszcze raz sorry, że kamera się zepsuła, ale to nie moja wina. Także trzymajcie się, siema. I zachęcam do samodzielnego grzebania przy motorze. Mara. Właśnie wróciłem z pierwszej traski testowej. Hej, patrzcie to. Chciałem sobie zresetować tym ELM-em. A błąd sam zgasł. Dobra, także się po prostu po trzech odpaleniach błąd sam się zresetował. Oto na tyle. Koniec. Wszystko szczęśliwie się zakończyło. To się mano.